Co przeszkadza nam w realizacji naszych wzniosłych, wymarzonych celów? Oczywiście ten wymarzony cel jest bardzo trudny do osiągnięcia. I czasami ktoś marzy o czymś i mówi, no ale ja nie wyobrażam sobie, jak ja miałbym to zrobić. Czarno to widzę. To jest, cel jest ciekawy, godny takiego, chciałoby się, żeby to było zrealizowane, ale my tego nie widzimy. I tutaj jest tak naprawdę w tych dwóch wyrażeniach dużo informacji. Nie wyobrażam sobie, jak ja miałbym to zrobić. I to jest prawda. Jeśli sobie czegoś nie wyobrażamy, to tego nie zrobimy. I dużo się mówi o wyobrażeniu sobie końcowego rezultatu. To, że ja już osiągnąłem ten cel, wchodzę w to położenie tej osoby, która jest tam na miejscu i oczami takiego człowieka sukcesu, który osiągnął swój wymarzony cel, patrzę już na otoczenie, na świat z dumą, z radością. To oczywiście jest ważne, wyobrażanie sobie tego rezultatu. Ale jeśli nie widzimy drogi, to nie zaczniemy nic robić. Żeby coś robić, zobaczcie, zastanówcie się i poobserwujcie siebie, że zanim ja coś będę robił, to ja oczami bardzo szybko wyobraźni buduję obrazy. Rozumiecie? Czy to będzie obiad na kuchni, to mi się w głowie pojawia kolejność rzeczy, które ja będę wykonywał, przedmioty, które ja będę używał. Tak to się dzieje. I jeśli nam się pojawiają te obrazy w wyobraźni, to znaczy, że ja jestem w stanie i biorę się i zaczynam robić. Nie? Dlatego też ważne jest, kiedy chcemy coś osiągnąć wielkiego, trudnego, to żeby poszukać w wyobraźni tego procesu, jak ja bym to robił, gdzie, co, czym bym się zajmował, jak bym to wykonywał, te różne szczegóły drogi, która mnie prowadzi do mojego celu. A najważniejszy jest ten pierwszy krok. Te pierwsze kroki, żebym ja sobie wyobraził, patrzył pod nogi, rozumiecie, żeby iść gdzieś tam daleko, dojść, to ja muszę też czasami patrzeć, co jest pod nogami, mając na uwadze ten tam kierunek mojego działania i cel do osiągnięcia. I tutaj też jest tak bardzo ważne, żeby nie myśleć o tym, o wszystkich szczegółach, żeby były rozplanowane, co ja będę robił po drodze do osiągnięcia mojego celu. To jest niemożliwe i to nas zatrzymuje, takie myślenie, taka potrzeba. Ale kiedy się skupimy na tym, że dzisiaj to ja muszę na przykład po tym poczytać, zacząć się dowiadywać. To są pierwsze kroki, które trzeba zrobić. Poszukać informacji i sobie wyobrazić to. Trzeba, co ja w najbliższym czasie muszę zrobić. To ja będę to robił. Naprawdę nie wyobrażam sobie, jak ja bym to miał zrobić. To są bardzo ważne słowa. Jak sobie czegoś nie wyobrażamy, to tego nie zrobimy. Musimy widzieć obrazy w głowie i wtedy zaczniemy działać. A czarno to widzę? To też ciekawe wyrażenie. Moi drodzy, jeśli coś widzimy czarno, czyli takie mamy pesymistyczne podejście do zrealizowania czegoś, do zrobienia czegoś, to niestety nasz umysł nie odróżnia wyobraźni od realnych wydarzeń. I jeśli coś czarno widzimy, to czujemy niechęć, niesmak, nie będziemy działali. To nam nie sprawia przyjemności. No niestety, będą też odpowiednie reakcje naszego organizmu. Czyli jak mamy problemy realne, które sprawiają nam trudność i są jakimś wyzwaniem, możemy się ich bać, może to być jakiś zawrót głowy, rozumiecie? To jeśli zaczniemy sobie czarno widzieć i wyobrażać te wszystkie problemy po drodze, to one też tak będą wpływały na nas. Będziemy odczuwali stres, mimo tego, że jeszcze nic nie robimy. Dlatego te czarno widzenie możemy skorektować, ponieważ to my decydujemy, na czym koncentrujemy swoją uwagę. Jeśli będziemy chcieli, to sobie ten scenariusz tego, co ja będę robił, narysujemy z takimi pozytywnymi kolorami. Będziemy się skupali na pozytywnych akcentach, mimo że tam będą trudności. Ale możemy koncentrować swoją uwagę na przyjemnych wydarzeniach. O, nad tym mamy władzę. Zobaczcie, że żeby przeżyć ciekawe życie, fajne i jakieś osiągać w przyszłości fajne cele, to musimy sami napisać scenariusz. Musimy
zaplanować, co będziemy jakoś robili i sobie to wyobrażać. Jeśli to będzie coś ciekawego, coś takiego, co nas przyciąga, fascynującego, no to my będziemy skupieni, będziemy to kontynuowali, będziemy się tym zajmowali, ponieważ czerpiemy satysfakcję nie tylko z momentu osiągnięcia celu, ale też z procesu. Dlatego w oczami wyobraźni, moi drodzy, piszmy ciekawe, fajne scenariusze swojego życia.